się już nie da. Zacząłem chodzić do tyłu, do przodu, na boki i wypisałem się ze szpitala. Także. Co było pierwszą rzeczą, którą zrobiłeś po tym, jak wypisałeś się ze szpitala? Ja wie. Wróciłem do tego samego pubu, wziąłem 11 LSD do ryja i zasnąłem na 8 miesięcy. Godzinę po wyjściu. Chyba żartujesz. Nie żartuję, mój Boże. To jest prawdziwa historia. Tak. Zaraz po pierwszej śpiączce tak. Padłeś w drugą śpiączkę. Tak. Wow, ile mówisz, że zajęło ci 8 miesięcy wybudzenie się z tej drugiej śpiączki? Tak. Mieszkałem 3 lata w Amsterdamie, półtora roku przespałem. Wow. Co w takim razie muszę zadać to samo pytanie, co zrobiłeś jako pierwszą rzecz po tej drugiej śpiączce? Wiesz, że tak będzie. Wyjechałem stamtąd z dwoma polskimi pankami do Polski, jak najszybciej się da, strzelając szelkami, bo tak wyszedłem ze szpitala, miałem szelki, nie wiem skąd, chyba z kontenera, z Czerwonego Krzyża, bo żeśmy wtedy je okradali. Rzeczy znalezione. Tak. No, szelki za darmo, tak, ale to wróciłem do Polski i jestem. Ale co najlepsze, później trafiłem do garażu, w którym nie spałem od poniedziałku do czwartku przez 2 lata. Także nadrobiłem, jest super. Właśnie dla mnie niesamowitą taką rzeczą jest to, że mówisz bardzo często w kategoriach, no mówisz o tym z uśmiechem na twarzy i tak dalej, ale to są naprawdę mega traumatyczne przeżycia. Opuściłeś dom rodzinny w wieku 14 lat. Zgadza się. Jaki był twój plan na życie w tamtym czasie? Bo domyślam się, że raczej nie myślałeś wtedy o karierze sportowej czy muzycznej w momencie, kiedy nie wiedziałeś, czy jutro będziesz miał dach nad głową. Nie. Wtedy chciałem tylko komuś zajebać portfel. Tak to wyglądało, byłem na tym etapie mojej kariery, jakby nie mogę tego nazwać karierą, ale bytu. Byłem po prostu codziennie kieszonkowcem. I to robiłem. I to jest to, co dawało ci nadzieję na lepsze jutro, czy w ogóle jakby nie patrzyłeś w tym Nie kategoriach? Było nadziei na lepsze jutro, bo po prostu kradłem od rana do wieczora i dobrze się bawiłem. Nie płaciłem podatków. Rozumiem. To bardzo... Tak głupio mi o to pytać w tym momencie, bo teraz jesteś wielką gwiazdą uznaną nie tylko w Polsce i tak dalej, ale czy czułeś w tamtym momencie jakikolwiek, nie wiem, wstyd? Czy to było dla ciebie totalnie nienaturalne? Nie, to był po prostu mój zawód. Nie miałeś sumienia. Nie miałem. Dzisiaj patrzę na to inaczej. Naprawdę inaczej. Ale cóż, ja miałem w wieku 14 lat w głowie. Miałem kręcone włosy i zero w głowie. Także. A teraz nie masz kręconych włosów, tylko masz zero na głowie. Mam włosy, ale nie kręcone. Zero na głowie. Milion w rozumie za to. Okej, Janusz Weiss tak. Lubi to. W 2001 roku zostałeś członkiem zespołu Firma. 6 lat później, w 2007, wydałeś swój pierwszy solowy album. Czy czułeś się lepiej, będąc częścią większej ekipy, czy czujesz się lepiej teraz, czy czułeś się lepiej też wtedy, jako solowy artysta? W Firmie to było, wiesz, to było jak rodzina, nie? Także czułem się, jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej za czasów Firmy, jako ten nastolatek zaczynający karierę muzyczną. Wtedy było to braterstwo w nas, wiesz, duch walki i tak dalej, nie? To był najfajniejszy etap mojej kariery, bo strasznie się jarałem każdym koncertem z Firmą. Nieraz graliśmy za zwroty, dużo żeśmy razem, dużo razy graliśmy za same bilety gdzieś tylko tam na dojazd na ten, bo zaczynaliśmy, wtedy nie było internetu i tak dalej. I bo to było chwilę, o której nigdy nie zapomnę, jako pole, jak Kali wyszedł na scenę w Opolu i walnął zwrotę, naprawdę była mocnie. No, rozumiem, że z czasem te kwestie braterstwa zostały wyparte przez jakieś inne w danym momencie ważniejsze kwestie, czy jakby jesteś, czy zgadzasz się z tym, że braci się nie traci, czy jednak czas weryfikuje takie znajomości? Tak, czas weryfikuje takie znajomości, a co do naszego rozstrzelenia, tego zespołu Firma Rozjazdu, każdy poszedł w swoją stronę, no pożycie, temu się urodziło dziecko, tamten zaczął rapować o Wyklętych, Kali został jednym z najlepszych artystów w Polsce, ja poszłem w szaleństwo, także każdy obrał swoją drogę. Rozumiem, że w momencie, kiedy można powiedzieć, że całe twoje życie było jedną wielką walką, prawda? To tak naprawdę zanim jeszcze zacząłeś interesować się sportami walki, zanim pierwszy raz ubrałeś rękawice i można było to nazwać w jakikolwiek sposób walką sportową, tak. Czy na sportowych zasadach, rozumiem, że ty już byłeś wielokrotnie trzaskany i trzaskałeś na ulicy i tak dalej. Oczywiście, prawda? Że tak. No, później się to zmieniło, jak założyłem rękawice. Przeniosłem te moje bijatyki do klatki i się za tym płacili. Także ja nie byłem jakimś wielkim wojownikiem ulicznym, który chodził tylko, kręcił się po imprezach, żeby komuś przyjebać. Ale było dużo takich rzeczy, że gdzieś tam trzeba było walczyć na pięści pod klubem na ulicy w ciemnej bramie.
uciekając tym portfelem i goniło ci 40 ludzi, pięści się nieraz sprzedawały. No później założyłem rękawice, zacząłem robić to po prostu dla sportu. Wtedy jarałem się po prostu tym, to była moja pasja. Do trzeciej walki, później tą pasję troszkę zabrali moi fani i inni fani zaczęli się bić tam, rzucać kresłami po mojej przegranej. No właśnie. W pierwszej walce. Do tego za chwilę dojdziemy. I tam dostałem bęga takiego dożywotniego, że nie mogłem walczyć na Wyspach Brytyjskich. I wcale się nie dziwię tą federacją, bo gdzieś tam jakaś starsza kobieta była dzieckiem na tej gali, dostała krzesłem w głowę, pozwała federację FX3, chyba tak, bo wtedy ta walka była w tej federacji. I wyrwała 1 000 000 funtów, więc jak mieli zareagować włodarze? Na przykład wtedy ja walczyłem dla FX3 i jeszcze była jedna federacja, w której walczyłem wcześniej. Zresztą nieważne. Jak wykluczyć takie zachowania, więc nie szukali po kamerach tych ludzi, którzy się pili na pięści, rzucali krzesłami i dźgali nożami na tej gali, tylko mnie po prostu wyeliminowali, bo jeżeli zabronimy popkowi walczyć, więcej takich jazd już za ringiem nie będzie. Po prostu nie będzie. I tak mnie ujebali. Z takich bardzo ciekawych rzeczy, bo mówisz o tym, no, że biłeś się, że kradłeś i tak dalej. Czy to rzeczywiście był tylko i wyłącznie sposób na przeżycie, czy to też, inaczej, zapytam wprost, czy to też w jakimś stopniu lubiłeś? Czy to też było coś, co dawało ci dreszczyk adrenaliny? Dawało, ale bycie kieszonkowcem to była fajna zabawa z adrenaliną w tle i szkoła życia zarazem. Jeżeli udało mi się okraść kogoś, żeby mieć wtedy siebie satysfakcję w sposób filmowy, czyli wyciągając ci portfel z marynarki od wewnętrznej strony w tramwaju, wtedy czułem się jak młody Bóg, jak patron kieszonkowców. Iluzjonista, jest tak. Portfel, nie ma portfela. Ale to były czasy dzieciństwa, wiesz, mojego dzieciństwa, nie mogę nazwać tego dzieciństwem, ale to było moje dzieciństwo. Moi drodzy, to właśnie chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, teraz kamera, proszę na mnie. Niesamowite. Każdy wspomina, no ja z dzieciństwa to najbardziej wspominam, jak grałem sobie w Pro Evolution Soccer u wujka gdzieś tam na wsi. A, Popek, moje dzieciństwo, okradanie staruszek, piękna sprawa. No. Chciałem zapytać, bo w 2007 roku, tak jak już mówiłeś przed chwilą, opuściłeś Polskę i osiedliłeś się w Wielkiej Brytanii. Czym różni lub czym różniło się życie w UK od życia w Polsce? Gdzie było ci lepiej? Jeżeli chodzi o taką kwestię artystyczną, to najlepiej czułem się w garażu. Najlepiej czułem się w Wielkiej Brytanii. Byłem wtedy bardzo znany, ale też bardzo anonimowy. Bo siedziałem sobie w tym garażu, widziałem, ile to ma baniek wyświetleń, te moje szaleństwa, Gangar Bani i tak dalej. Grałem koncerty przez Skype'a, takiego artysty, takiego chyba jeszcze nie słyszałem o kimś, kto grał całą trasę przez Skype'a. I to mi się bardzo w tym podobało, że byłem taki, mogłeś mnie zobaczyć, ale nie mogłeś mnie dotknąć. I to było najfajniejsze, nie? To trzymało ludzi w tym takim czymś, że chcieli mnie po prostu patrzeć na moją tą pociętą mordę, bo byłem i mnie nie było, mogli mnie zobaczyć, ale nie mogli mnie dotknąć. Grałem koncert, ale mnie na nim nie było. I to był taki dla ludzi niedosyt, tajemniczość wokół tego i tak dalej. Najlepiej czułem się w UK, bo mogłem robić to, co robię teraz, ale mogłem też sobie iść po ulicy, normalnie na zakupy, bez żadnych fotek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To zadam brutalne pytanie, dlaczego wróciłeś jednak do Polski? Co cię tutaj przyciągnęło? Bo do Polski zawsze chciałem wrócić, po prostu z tego względu, że nie mogłem, ale wróciłem do Polski. Nie narzekam, nie mam powodu do narzekania, jest bardzo dobrze. Lepiej niż w garażu, nie śmierdzi tak, ale w dalszym ciągu garaż jest dla mnie numer jeden. Rozumiem. Tak. Pytanie właśnie, czy to kwestia nostalgii i sentymentu, czy rzeczywiście to były najlepsze czasy, bo wydaje mi się, że wszyscy tak mają, że to, co było 10-20 lat temu, jakoś tak wspomina się lepiej niż to, co jest teraz. Nie? I pytanie, czy rzeczywiście było lepiej, ciężko powiedzieć. Nie wiem, chciałbym do tego, mógłbym do tego wrócić, wiem jak wrócić do garażu. Po prostu, ale to bym musiał się stać innym człowiekiem znowu, a sport mi ratuje troszkę życie, dlatego do garażu nie wracajmy, bo tam od poniedziałku do czwartku się nie śpi, pamiętaj. Okej, okay, dobrze. Kochani, ja tylko przypomnę, jesteśmy na live, czekamy na wasze pytania na czacie. Nasze wykwalifikowane małpki zbierają najlepsze pytania, za chwilę właśnie przejdziemy do pierwszych z nich. No i przypominam do tego, żebyście kontaktowali się z nami, jeżeli chcecie zadzwonić do studia. Pojawią się instrukcje na ekranie, zróbcie to i będziecie mieli okazję, wybrane oczywiście osoby, bo wszystkich nie zdążymy obsłużyć, będą miały okazję dzisiaj do nas do studia zadzwonić pod koniec programu. A tymczasem pierwsze pytanie od naszych widzów z czatu. Schizofrenik Kamil pyta, pyta,
Popek, czy masz wyrobione zdanie na temat Marcina Najmana? Kiedyś powiedział o tobie narkoman i pijak i że nigdy by z tobą nie zawalczył. Jak się wypowiesz na ten temat? Kiedyś to byłem narkoman i pijak. Każdy może się wypowiedzieć na mój temat w jakikolwiek sposób. Każdy może mieć jakieś zdanie. Na dzień dzisiejszy tym pijakiem, narkomanem nie jestem. A co do walki z Najmanem, może z nim zawalczę, może nie, jeżeli pan Najman by zechciał. Rozumiem. No, jak wiemy, Marcin Najman kończy teraz karierę, ma takie dwie walki pożegnalne, no ale też jak wiadomo, wielokrotnie już te walki były, więc kto wie. No a na pewno potencjał w Popek Najman jest. Kolejne pytanie od naszych widzów. Co myślisz o walce z Youngmanem, który wyzwał cię do walki? Nie znam kolesia, to jest raz, więc się nie mogę powiedzieć. Nie kojarzysz go. Ani jako artysty, ani jako fightera? Nie. Okej. No to... nie wiedziałem nawet w filmiku. Jeszcze raz? Nie widziałem nawet tego filmiku, który mnie tam gdzieś chciał zobaczyć. No to w takim razie nadrobimy i pokażemy filmik po Cage'u. Co myślisz o ewentualnej walce z Bestią Piechowiakiem? Kojarzysz? To jest właśnie pogromca Marcina Najmana z poprzedniej gali. Też nie znam chłopa, nawet nie widziałem walki, bo wtedy byłem zajęty i nie miałem zasięgu. Próbowałem wykupić pay-per-view na tamtą galę, ale coś tam się poblokowało, nie miałem jak tego zrobić. Wiem, że tam, że wykończył Najmana bardzo szybko. Z tego, co słyszałem, ale nie znam chłopa, nie wiem na jakim poziomie on jest jako fighter i tak dalej, nie znam naprawdę. Okej, czyli będziemy musieli po prostu zrobić... Ja będę musiał nadgonić po prostu... Tak, szybki research dla ciebie, żebyś był na bieżąco. Myślę, że oczywiście jeszcze do waszych pytań wielokrotnie będziemy wracać, a tymczasem chciałbym zapytać, bo twoją wyjściową formułą, zanim poszedłeś w MMA, była Krav Maga. Co przekonało cię właśnie do tej formuły? Przypadek troszeczkę mnie przekonał do tej formuły. Zaprowadził mnie tam mój znajomy, taki dwumetrowiec, karateka, miał ksywę i walczył gdzieś tam kiedyś w jakimś full kontakcie, w taekwondo czy gdzieś tam. I tak mnie zaprosił na sesję do Miki Papasa, mojego trenera z Wielkiej Brytanii. I zostałem, nie? To był pierwszy trening. My byliśmy tacy na koksowanie, ważyliśmy tam po 130, po 120 kilo, ten 2 metry. Wchodzimy tam takie kurczaczki, nas tak poskładali tam 90 kilowcy, którzy byli fighterami. My nie wierzyliśmy w to, że koleś niższy głowę od nas, taki chudzinka, gdzieś nam wskoczył za plecy, zaczął nas dusić i ja nie wiedziałem jak nawet odklepać. I to było 13 razy. Wymiotowałem do wiaderka w tym klubie, zamówiłem sobie karetkę, pojechałem stamtąd. Zamówił karetkę jak taksówkę, zadzwonił, przyjechali. Zawieźliśmy do domu. Memory 5, Popek i wszystko jasne. I jadąc tą karetką, przyrzekałem sobie, że w życiu żadne karate, żadne MMA, nigdzie już nie idę na tą matę. Po prostu to było potworne żeganie, podciśnienie do wiaderka i takiego zmęczenia jeszcze nie miałem nigdy. Nie poczułem takiego zmęczenia i jadąc przeklinałem wszystko, że już wszystkie sztuki walki, ale jak już mnie, jakiś oddech mi wrócił, już leżałem w domu, jadałem jointa, mówię, nie, jutro tam wracam się zemścić na tych 90 kierowcach. I nachodziłem, uprawiałem ten sport, to były ciężkie kroki, to nie były pierwsze kroki, to były ciężkie kroki MMA. No właśnie, chciałem zapytać, co sprawiło, powiedziałeś sobie, poskładali cię jak precla, co sprawiło, że jednak wróciłeś do tego? Po prostu byłem, na początku nie dowierzałem, a później byłem zachwycony tym, co zrobili. Ja mówię, ja też chcę składać kolesi. No tak. To zadecydowało to, że zacząłem tam chodzić. I pół roku trenowałem, chciałem od razu walkę. Ja chciałem od razu walkę, bo tak pewnie siebie chciałem walkę, a nie miałem nawet kondycji na minutę, tak naprawdę. A ja chciałem już walczyć i Miki Popas, mój trener, powiedział, że jak będziesz gotowy, to zawalczysz. No i tak trenowałem pół roku i dostałem pierwszą walkę. To jest mega niesamowita rzecz. Wydaje mi się, że szczególnie właśnie ludzie, którzy nigdy na trening nie poszli, nigdy nie poskakali po macie, nie mają takiego pojęcia. To jest takie lizanie lizaka przez szybę. Myślą, że no przecież co to jest, wychodzisz, bijesz się i tak dalej. A tymczasem już po 30 sekundach obchodzenia rywala często nie ma tlenu, prawda? No, same wyjście kosztuje cię bardzo dużo. Mhm. Chociaż nie jesteś zmęczony, ale w środku wszystko w tobie się gotuje, kipi. Usłyszysz ten gong, bam, i zmieniają się kolory. To jest już magia i wtedy po prostu czujesz takie nasycenie walki. Nie ma czasu się bać, bo adrenalina tak w tobie buzuje, że tłumi w ogóle strach. Coś potwornego i coś pięknego zarazem, moim zdaniem.
coś potwornego i coś pięknego. To jest bardzo ciekawy dobór słów. No i możemy wam obiecać, że 5 września wydarzy się coś potwornego i coś pięknego na Fame MMA 7. Dlatego, moi drodzy, kupujcie pay-per-view. Pay-per-view już jest. Oczywiście wasi ulubieńcy mają swoje reflinki, więc ogarniajcie temat pay-per-view. 5 września widzimy się Fame MMA 7. Dobrze, lecimy dalej. W 2008 roku sporty walki stały się dla ciebie już takim chlebem powszednim. Zadebiutowałeś w Cage Rage jako Popek Rak. Tak. Skąd ten pseudonim? Popek to moja ksywa, a Rak to moje nazwisko wtedy jeszcze. Mhm. Bo później zostało zmienione przez urzędnika jakiegoś państwowego za moimi plecami, bez mojej wiedzy, na Paweł Mikołajów po moim zmarłym ojcu biologicznym. Okej, okay. A chcesz powiedzieć, w sensie skąd wynikła ta zmiana? To jest bardzo ciekawe. Nie wiem do tej pory, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć sobie i dojść prawdy, no bo teraz nikt się nie przyzna, że przez pomyłkę zmienił mi nazwisko, tak? Ale jakim cudem ktoś obcy mógł podjąć taką decyzję? Ja mam pewną teorię. Okej, okay, dawaj. Urzędnik państwowy, oglądając YouTube'a i wiedząc, i tak mówi, Jezus, jak ja myślał, żebym wrócił do Polski, zmienię mu nazwisko. I to nie tego pana szukacie. I dlatego przetrwałem, bo później już policja w Wielkiej Brytanii szukała Pawła Raka, a ja już miałem Paweł Mikołajów na imię. I tak siedzę nieraz na tym komisariacie, czekam, kiedy wyjdą, powiedzą, że jesteś aresztowany, ręce do góry i tak dalej. I mnie wypuszczają i za każdym razem. I w końcu, wiesz, okazało się tak, że ktoś, urzędnik państwowy zmienił mi nazwisko z pierwszego ślubu mojej mamy na nazwisko mojego biologicznego ojca, który był po tym ślubie. Się spotkali, urodziłem się ja. Paweł, zniszczyłeś mi mózg. Właśnie wyobraziłem sobie sytuację, w której urzędnik, po prostu ubrany w garniak, w krawat siedzi i ram, pam, pam, sukin synu. I zmienia po prostu. No nie wyobrażam sobie tego, ale no kto wie, kto wie. Inaczej nie mogło to się zdarzyć, bo to się zdarzyło właśnie tak. Jakiś urzędnik zmienił mi, ja nie prosiłem, wiesz, no nie mogę ci zmienić nazwiska, skoro o to nie prosisz. Jak ty się o tym dowiedziałeś? Dowiedziałem się po powrocie do Polski, że w prokuraturze, że ja mam Paweł Mikołajów, a nie Paweł Rak na imię. O, wow. I postanowiłeś, że co, po prostu nie miałeś czasu, nie chciałeś już tego zmieniać, czy uznałeś, Nie, gdyby to pasowało bardzo, bo to jest nazwisko mojego ojca biologicznego i to nazwisko powinienem mieć. Rozumiem. Z urzędu. Rozumiem. Więc tak naprawdę ktoś wyświadczył ci przysługę. Tak, dziękuję bardzo temu panu. Albo tej pani. Widzicie? A ludzie mówią, że urzędy to źle działają, że nic tam się nie załatwi, a niektórzy nawet inicjatywę podejmą. Sami to ogarną. Podejrzewam, że ten urzędnik będzie weźmie udział w 40 wspaniałych i będzie tam na tej gali. No to nie możemy się doczekać, jeżeli dojdziemy do tego, który to urzędnik, darmowe miejsce w narożniku Popka po prostu za ułatwienie mu życia. No dobrze, no mówimy tutaj o sytuacjach, to jest niesamowite, bo tak naprawdę, czy ty jesteś Paweł, czy ty jesteś Popek, to twoje drugie, trzecie imię to powinno być kontrowersja. Tak. To wszystko, co robisz, budzi kontrowersję. Sam mówiłeś, zostałeś ukarany zakazem odbywania walk MMA. Czy miałeś na tamtym etapie, jakby wydawało ci się, że to jest decyzja słuszna? Zawsze mogłem wrócić jako Paweł Mikołajów. Dokładnie. Ale jaki Popek Rak, kto to jest? To fakt. Dokładnie. A czy w tamtym momencie czułeś, że ta decyzja jest słuszna, czy czułeś się oszukany? Przepraszam jeszcze raz. Z tym banem, którego dostałeś, że nie mogłeś walczyć. Z perspektywy czasu powinni szukać tych ludzi, którzy tam porozbijali sobie głowę nawzajem, a poszli na łatwiznę po prostu, wyrzucając mnie stamtąd, w ogóle zabraniając mi walczyć w tym kraju. Także myślałem sobie, może pojadę do Norwegii trenować w MMA. Jak? Oczywiście. Bonus BGC. Ale, legendarny. Ale zabronili i nie walczyłem. Ale ja chyba walczyłem w Anglii w KSW na jakiejś gali. Na Wembley, tak? Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Także już wróciłem jako Mikołajów, może dlatego nie doszli. Rozumiem. Wiesz, kim jestem. Wszędzie, gdzie się Popek pojawi, tam się dzieje. Pójdźmy odrobinkę dalej. Jednym z twoich największych hitów jest Dirty Diana, oparta na ponadczasowym hicie Michaela Jacksona. Tak. Czy jest on jedną z twoich muzycznych inspiracji i kogo jeszcze można do nich zaliczyć? Na pewno doktora Albana, który wyjdzie za parę dni. Mhm. Nagrałem piosenkę z moim guru muzycznym, ja się na jego muzyce wychowałem. Mhm. Zrobiłem It's My Life. Nie ty jeden. Z doktorem Albanem. Mhm. Przyjechał do Polski, nagraliśmy teledysk z moją zwrotką. Także pozdrawiam doktora Albana, gdziekolwiek teraz jest. My także serdecznie pozdrawiamy. Czyli Michael Jackson i doktor Alban. I jeszcze wielu artystów, z którymi nagram, bo za niedługo będę jechał do Los Angeles nagrywać płytę. Zaprosili mnie muzycy, tacy naprawdę topowi muzycy
ze Stanów Zjednoczonych, żebym przyjechał do Los Angeles, nagrał z nimi całą płytę i to naprawdę będą coś, o co nigdy bym nie śmiał prosić, bo nie wierzyłem, że jestem tak wysoko w rynku amerykańskim, tylko o tym nie wiedziałem, tak samo jak będąc w tym garażu, jak znaczy dużo w Polsce. Tak samo okazuje się teraz, że bardzo, bardzo mnie lubią i chcą mnie na rynku amerykańskim i będę tam z polskim akcentem. No i super. Powiedz mi też, bo bardzo ciekawe jest to, wymieniasz też artystów, których ludzie raczej nie kojarzyliby Popka z Michaelem Jacksonem, Doktorem Albanem, ale twoja muzyka też jest mocno eksperymentalna. Tak. Są numery, w których robisz sobie totalną bekę, są rapsy, są takie, ale wchodzisz... Są ballady na gitarze, są dokładnie, naprawdę... Wręcz jakieś takie bluesowe klimaty, bym powiedział. Tak, bluesowe też nagrałem, te dublo, bluesową płytę jeszcze nie wydałem. Ale leży już od 3 lat, czeka na wydanie. Tylko, no że właśnie. Dzieciaki nie chcą tego słuchać. Dzieciaki są... Tak. A to wydam dla takiego starszego pokolenia, którzy kochają bluesa polsko-angielskiego. No właśnie, chciałem zapytać, czy jako artysta, no bo ktoś może to kwestionować, ale ty jesteś artystą, jesteś twórcą muzyki i to bardzo, bardzo, bardzo popularnym. Czy masz właśnie, czy myślisz o tym na zasadzie, muszę zrobić, moi fani chcą słuchać tego, to ja zrobię to, czy w ogóle się tym nie przejmujesz i robisz to, na co Popek ma ochotę? Ja robię to, na co Popek ma ochotę, ale zauważyłem, że będę musiał zacząć śledzić nurty muzyczne, bo przestałem to robić jakieś 7-8 lat temu. Nie słuchałem nikogo, ale nie wiem, kto jest na rynku, wiesz, w muzycznym na topie. I trochę niedobrze, będę musiał to nadrobić, wrócić do researchu muzycznego i nagrać coś pod publiczkę dla dzieciaków. Zacznij od Justina Biebera, a później jakoś to pójdzie. Może może od Gangu Albanii. Dokładnie, czemu nie. To byłby featuring, który na pewno wiele osób chciałoby usłyszeć. Baby i prawdziwa dama to twoja mama, wiadomo o co chodzi. No właśnie, powiedziałeś o Gangu Albanii. Gang Albanii, projekt masywnie popularny, gargantuicznie popularny, przyniósł ci jeszcze większą sławę w kraju i za granicą. I teraz właśnie chciałbym troszkę przejść do tych treści poruszanych w twoich utworach, bo często są to rzeczy właśnie no, ofensywne, prześmiewcze, czasami wulgarne. No i czy w tych utworach też próbujesz zawsze jakieś przekazać treści, jakieś drugie dno? Czy jest to dla ciebie kwestia fanu, rozrywki? Co do Gangu Albanii, co do jednej piosenki, chciałem, żeby był jakiś przekaz, czyli prawdziwa dama to twoja mama. Mhm. A reszta to była oszołomka. Słuchając tego, odsłuchując tego, co nagrałem, mówię, kurwa, mówię, keszkę w meszkę, wachur, derchum, merchum, herchum i tak dalej. Mówię, przydałoby się coś naprawdę takiego... W stylu Gangu Albanii, ale ambitnego. Dla przełamania. I trafiłem z prawdziwą damą. Z tego jestem bardzo dumny. I Gang Albanii to był celowy zabieg taki muzyczny, wiesz, żeby zarobić po prostu na tym hajs na czasownikach przez ukreskowane rzecz z kropką. Tak, ale chciałeś jakby z założenia... ale chciałem też odbawić... Traktowałeś to jako muzyczny żart, czy to... Jako muzyczny żart i wkładanie, częstowanie małolata papierosem mentalnym, znaczy takim, wiesz... na poziomie religijnym wręcz. I wiesz, jak to kiedyś było, miałem 14 lat, chciałem zajarać. O, mama idzie, wiesz, takie nielegalne, ten papieros był taki nielegalny. Chciałem wcisnąć... Zakazany owoc, tak, lepiej chciałem smakuje. Wcisnąć dzieciakom do ryja po joincie, którego jeszcze nie spróbują, dopiero jak im jaja obrosną, czyli za parę lat gdzieś tam może. Błagam, nie cytujcie tego. Okej, okay. Czyli cały Gang Albanii, to, że ludzie mówili o tym, że to jest hit gimbazy, to nie jest dla ciebie wrzuta, to jest dokładnie to, co miało być. Tak. Okej. Okay. Poza muzyką i sportami, no myślę, że każdy może powiedzieć, że tatuaże są twoją wielką pasją. Ile masz w tej chwili tatuaży? Jeden. To jest jeden wielki tatuaż? Tak. I rozumiem, że to jest jedna spójna historia. Tak, jest wszystko połączone w jedną całość. Kurczę, no to musisz o tym powiedzieć, choćby pokrótce, bo strzelam, że to jest długa historia. Niektóre tatuaże mają znaczenie, tutaj gdzie się mikrofon włączony pisze on, to znaczy wiadomo, to jest jakaś moja jazda. Auto po moim paku, tatuaże, tam imiona dzieci, jakieś zdjęcia historyczne z moich gdzieś tam sprzed 20 lat i tak dalej, powiązane z biomechaniką. No właśnie, mówiłeś na konferencji, że kiedy Stifler zaproponował, że on sobie wytatuuje twoją twarz, jak przegra, mówiłeś, że ty już na ciele nie masz miejsca dla tatuaży. Nie mam, czy... nie mam. Mam wszystko zrobione. Trąbę, uszy. Zostaje tylko i wyłącznie twarz. Rozumiem, tak, że... ale twarz zostawiam. Nie będę ani ciął, ani tatuował, bo jestem na dzień dzisiejszy najprzystojniejszym Polakiem w tym kraju i nic tego nie zmieni. Viva najpiękniejsi.
Popek Rak, dobrze. No to przejdźmy na chwilkę do pytań od Was. Dużo ciekawych pytań. Bardzo dużo oczywiście dotyczy potencjalnych przeciwników, bo Twoje przejście do Fame MMA to jest naprawdę wielki krok milowy. Tak jak Marcin Najman był takim nazwiskiem, który mega przyciągnął uwagę, to wszyscy mają Popek Fame MMA, wielka rzecz. Ale nawiążemy właśnie do tego, o czym powiedziałeś. Czy ślady pozostawione na Twojej twarzy są dla Ciebie jakimś znakiem bądź zasadą? Czy one coś reprezentują? To jest pytanie od naszych widzów. Ciężko mi odpowiedzieć, będąc szczery ze samym sobą i z Wami, ale najbliższe prawdy jest to, że to było silniejsze ode mnie i ja nie jarałem się, jak robiąc to, to nie byłem pasjonatem jakichś cięcia twarzy z kwalifikacji. Po prostu ktoś we mnie bardzo chciał, jakaś jedna z moich osobowości, to zrobić i miał rację, wyglądam super. Zastanawiam się nad tym teraz, czy by tych blizn nie wytatuować sobie w środku krwawo na czerwono, pociągnąć te blizny. Tak jak są. Tak jak oryginalnie. Pamiętamy te pierwsze zdjęcia, tak, gdzie miałeś... Tak, i bardzo taki... się zastanawiam ciężko nad tym, ciężko i podejrzewam, że może być tak, że wyjdę z wydzieranym ryjem do walki, ale po prostu z podkreśleniem tych moich blizn na czerwono. Zastanawiam się jeszcze nad tym. Czyli wiemy, że tego nie żałujesz. A nie. Czy w momencie, kiedy to robiłeś, to była decyzja impulsywna? Na zasadzie poszedłem, pewnego zrobiłem to, czy... Ja potwornie się bałem tego, co robię, nie byłem po prostu, nie wiem, jak to... Ale planowałeś to? Nie, absolutnie. To było tak, że ja siedzę, oglądam rozmowy w toku na każdy temat, te wydrzyzgi i tam było tabu Ameryka Południowa i widzę typa, który ma robić kwalifikacje i tak dalej. Miałem wtedy problemy, żeby wysłać jakiegoś maila, bo nie lubię pisać maili i tak dalej, nie wiem, nie interesuję się takimi rzeczami. Mhm. Ale szybko znalazłem numer tego telefonu, kupiłem mu bilety ze Sydney do Londynu i już był za dwa dni i ciął mi mordę. To po prostu ja tak działam. Gdybym ja był jakiś sadomaso, to bym był w stanie się wytłumaczyć, ale ja jestem, byłem normalnym typem i to się zmieniło po prostu. Byłem normalnym typem. I teraz wyglądam, jak wyglądam, jest super, no. Ale już nie planuję robić nic, może tylko sobie podkreślę moje skaryfikacje maszynką na czerwono. Mhm. No, zwykle ludzie maszynką to sobie włosy tam. Co myślisz, będzie mi do twarzy? Będzie mi do twarzy? No, powiem, Popek, ja jestem zafascynowany Twoją postacią, myślę jak wiele osób i tak jak wiele z Twoich decyzji, dla mnie osobiście, po prostu, ja ich po prostu nie rozumiem. Tak, jednocześnie, no nie sposób, jednej rzeczy nie można Ci zarzucić, że Ty nie żyjesz po swojemu. Ty żyjesz dokładnie tak, jak chcesz i masz wywalone na wszystko, na wszystkich i to jest... Na pewno, na jakimś poziomie godne podziwu. Kolejne pytanie. Mr. Humble pyta, Popuś, co możesz powiedzieć początkującym artystom? Jakieś porady? Widać, że się zmieniłeś na lepsze i naprawdę możesz stać się dla wielu autorytetem. O, dziękuję bardzo. Jakie mogę dać porady? Czy będzie padał deszcz, czy świeciło słońce? Wy musicie zawsze uprawiać tą pasję muzyczną, bo inaczej nie przetrwacie jako artyści, jako... To musi być po prostu miłość jak do własnego dziecka. Wtedy to jest receptą na długą karierę bez napinki. Nie można pisać, nigdy nie piszcie muzyki pod pieniądze. Piszcie muzykę po prostu, tekst dla muzyki, a nie tekst dla pieniędzy. Wtedy zarobicie pieniądze. Żeby zostać artystą, to tak jak mówię. Czy poniedziałek, wtorek, środa, czy piątek, czwartek, piąta, czwarta rano w nocy, ty 5 dni nie spałeś, ktoś mówi, nagrywamy i ty jedziesz 200 km do studia, a chcesz tylko umrzeć i nagrywasz i wtedy jesteś artystą. Wow. Ja tylko dodam od siebie osobiście, że to nie jest jedyny sposób. To jest akurat sposób, który zadziałał dla pana Popa. Tak, to jest sposób, który zadziałał na mnie, ale ja tą muzykę robię od rana do wieczora, jeżeli tylko mam taką możliwość i kocham to. Kiedyś robiłem to nieświadomie, na siłę. I to nie było fajne jako dla artysty. Bardzo mnie to męczyło. Dzisiaj tylko muszę być w studiu nagrań. Potrafię walnąć 8 piosenek jednego wieczoru. Nie mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wódka i narkotyki pisze za mnie tekst, ale wcześniej tak było. Było fajnie. No właśnie, a powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o te kwestie muzyczne. Mówisz o tym, że twoja muzyka, że traktujesz to jak swoje dzieci. Co w przypadku właśnie tej muzyki, którą mówiłeś, że robiłeś dla hajsu, robiłeś dla żartu, dla zgrywy, Gang Albanii i tak dalej. Czy to też są, jakby, czy to są dzieci, które kochasz trochę mniej? Żadnego ze swoich dzieci się nie wyprę, moich bankartów muzycznych, moich bankartów muzycznych też. Ale mniej cię kocham. Kocham wszystkie moje dzieci.
dzieci. Tak samo po jednych pieniądzach, jakie by nie były, czy przez ukreskowane, czy przez kropką. Czyli trochę Popek, ale trochę Majka Jeżowska. Wszystkie tak, dzieci tak, nasze są. Wszystkie dzieci nasze są. Ja lubię, ja lubię różnorodność, lubię bawić tą muzyką. No kiedyś był rap, ale dzisiaj już robię wszystko, co mi padnie w ręce. Nawet zacząłem przerabiać bajki rosyjskie na po polsku Masza i Niedźwiadek. Tam są dwie piosenki konkursowe i zaczynam wracać. Chcę bardzo coś zrobić dla dzieciaków, ale dla takich małych dzieci. Nagrać jakąś płytę dla małych dzieci, takich, nie wiem, 9-latków. Chcę to chyba zrobić podświadomie dla mojej córki i poleci to po prostu. Wujek Popek. Ale to nie będą wulgaryzmy, ani nic, to będzie piosenka bajkowa, przerobiona na polski język z moim tekstem. Dla dzieci. Nie, no to jest też to, co mówiłeś, że dostosowujesz do danej publiczności. Ta. Wiadomo, że w tym wypadku, jeśli to ma być, jeśli to ma być na serio, no to musi być. Tak, to musi być fajne. To nie dla jest parodia. Ta. Jeżeli blues, to dla starszej publiczności. Mhm. A jak dla dzieci, no to piosenki dla dzieci, to piosenki dla dzieci. Tak. Okej. To teraz wróćmy na chwileczkę do sportu. No tutaj jest tak dużo tematów, ciężko tak nie skakać po tym chaotycznie, ale żadna z twoich walk, czy wygranych, czy przegranych, nie wyszła poza drugą rundę. Czy będziesz gotowy na Stiflera, który na pewno będzie przygotowany kondycyjnie? Chyba po raz pierwszy mówimy dopiero o twoim przeciwniku, jeszcze o nim mamy sporo pytań, ale to jest ten powód, dla którego się tutaj widzimy. 5 września podejmujesz Stiflera. No i pytanie, czy jesteś gotowy kondycyjnie na typa, który na pewno kondycyjnie przygotowany będzie? Jestem już przygotowany na tego typa, bo ja zacząłem moje przygotowania 5 miesięcy temu, nie wiedząc, że będę walczył o fejmie, ale chciałem wrócić do sportu prywatnie dla siebie. I wziąłem to na poważnie, po czym się okazało, że będę walczył. I ja mam już czwarty, piąty sparring, jutro będę miał. I ostatnie sparingi miałem 5-minutowe. Ja byłem nastawiony na to, że będę walczył 5 minut. Bo dopiero w ten fame się wgryzłem, ja nie wiem, nie znam jeszcze zasad. Muszę naprawdę zrobić sobie duży research. Ten dowiedziałem się, że jest pas w kategorii wagi ciężkie w fejmie. Rundy są po 3 minuty, nie po 5, więc ja jestem gotowy już dzisiaj na 3 rundy. W fejmie 3-minutowe. No powiem ci więcej, to że jest pas, to tutaj nasi fani mają już dla ciebie co najmniej kilkunastu potencjalnych przeciwników, z którymi o ten pas mógłbyś się bić. I tu naprawdę padają fajne nazwiska, bo jest mowa i właśnie o Piechowiaku, o Najmanie, o Kubańczyku i tak dalej, i tak dalej. No zresztą jestem mega ciekaw, z Kubańczykiem nagrałeś ostatnio bardzo sporo fajnego materiału i pytanie, czy z kolegą byś w ogóle wyszedł do oktagonu, czy byś się z nim trzaskał? Posparował się na pewno, ale bić z Kubańczykiem raczej nie, bo my jesteśmy znajomymi i nie takiej akcji nie lubię. Chyba, żebym musiał, no ale wiesz, no, to wtedy już byśmy nie byli przyjaciółmi raczej. No tak, ale rozumiem, że gdyby stawką, po prostu kwestia, jesteście na daną chwilę... Ja mogę walczyć z każdym tak naprawdę, ale nie z jakimiś znajomymi. Takie walki mnie nie interesują. Rozumiem. No tak jak słyszeliśmy wielokrotnie tutaj, na przykład bracia Tyburscy czy bracia Malczyńscy powiedzieli, że jakby nie wchodzi w grę walka właśnie na zasadzie braci się nie traci. No ale też wielokrotnie w historii były takie sytuacje, że już mówili, że nie zawalczą ludzie, a później wiadomo, to się zmieniało, więc kto wie. Wygrałeś dwie swoje pierwsze walki w karierze, później przyszły 4 porażki, przedzielone jednym zwycięstwem nad hardkorowym koksem, ale warto dodać, że rzeczywiście miałeś 8 lat przerwy po tych 3 latach. Przez ten czas wyszedłeś z formy, nie trenowałeś wystarczająco ciężko. Co się stało? Czy może przeciwnicy reprezentowali wyższy poziom? No bo rzeczywiście po tym pierwszym bardzo mocnym starcie, no później było wiele gorzej. Jak to oceniasz? Tak, bo po prostu nie byłem... waliłem w chuja samym sobą w przygotowaniach. Potrafiłem tydzień przed walką uciec na 3 dni i ćpać, pić w hotelu wódkę, gdzie dopiero wtedy się nauczyłem, że jeżeli pójdziesz tydzień przed walką, na 3 dni, kurwa, do hotelu pić wódkę, to cofa się w przygotowaniach o 8 tygodni, momentalnie. A to musiałeś to zrobić, żeby się o tym przekonać? To nie wiedziałeś, że tak nie wiedziałem, nie tak spodziewałeś się? Nie spodziewałem się, że taki spadek formy może być. I zrobiłem... Koledzy tak mówili, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Potrafiłem się oszukać w przygotowaniach na etapie gdzieś tam 8 tygodni przed walką, 4 tygodnie przed walką, ale nie tydzień, a to było tak 2 razy, nie? I wiem, dlaczego przegrałem. I przy których walkach tak było? Że z Osięcińskim, z Erko Junem. Z Erko Junem i z Osięcińskim. Po prostu nie byłem przygotowany kondycyjnie, po prostu nie wiedziałem, że tak będzie, że polecę i
pójdzie się jebać wszystko. No właśnie, tutaj nasi widzowie pisali o tej walce, co byś powiedział na walkę ze strachem, ale Fame MMA, czy coś takiego wchodzi dla ciebie w grę, czy raczej rewanże nie są czymś, co cię interesuje? Chciałem tego rewanżu, kiedyś od niego go nie chciał dać, na dzień dzisiejszy ten jego rewanż mnie nie interesuje, mam inne cele. Na razie moim oczkiem w głowie jest Stifler, później się z włodarzami, zobaczymy co dalej. To będzie następnym zawodnikiem. To jest bardzo urocze, że o swoim przeciwniku mówisz, że on jest twoim oczkiem w głowie. Tak, nie jestem nastawiony, nie mam jakichś potencjalnych celów, z kim chciałbym walczyć tutaj w Fejmie. Będę musiał usiąść, przegadać, zrobić research, kiedy mówię, kto tu jest kim, kto jest z wady ciężkiej, z kim mógłbym walczyć potencjalnie. Ale to wszystko jest do dogadania też z włodarzami, wiesz, sam sobie przeciwnika nie znajdę. No właśnie przed chwilą zacząłeś mówić o Stiflerze i na konferencji powiedziałeś ciekawe zdanie, które mnie zainteresowało. Powiedziałeś, że Stifler przypomina ci ciebie samego. Jakie widzisz podobieństwa ze swoim rywalem, poza tym co oczywiste, czyli zamiłowaniem do tatuaży? Imprezowanie. Wiem, że on już nie imprezuje w taki sposób jak kiedyś, ale jak oglądałem go w Warsaw Shore, bardzo lubiłem tego typa oglądać. Śmieszny koleś, nieobliczalny, w poczuciem humoru, z dystansem do siebie. Ja też taki jestem, dlatego z tej strony bardzo mnie przypomina. Okej. Teraz chciałbym troszkę zmienić klimat, bo tak dużo mówimy na śmieszno, a rzeczywiście przeżyłeś bardzo wiele różnych rzeczy i przeżyłeś wiele wydarzeń, na co zwracałem uwagę, traumatycznych, jak i zabawnych. I chciałbym, żebyś podzielił się z widzami Fame MMA, jeśli masz jakąś taką anegdotę, najlepiej taką, którą się nie dzieliłeś jeszcze w wywiadzie, z tych właśnie lat, kiedy nie byłeś mega wielką gwiazdą, popkiem i to życie nie było takie usłane różami, nazwijmy to. Coś mogłem powiedzieć. Tam, gdzie ja teraz idę, tam, gdzie ty teraz idziesz, ja już dawno stamtąd wracam. Dziś mam tylko kaca. Nie, ale nie dajcie się zastrzelić na mieście. Nie słuchajcie, nie bierzcie do serca sobie rad innych ludzi. Podziękujcie za radę Nikitom w pizdu, róbcie to, co czujecie w sercu i tylko to. Mózg może wam podać figla, ale serce nie, dlatego słuchajcie serducha i walczcie o swoje marzenia po prostu. Okej. To jest o wiele głębsze niż to, czego się spodziewałem, tak. Bo przypominam, że przy naszej ostatniej rozmowie w tym studio, co prawda w tej wcześniejszej wersji studia, no, wieczór zakończył się fikołkiem przez kanapę, twoim fikołkiem przez kanapę. Tak. No i ruchami frykcyjnymi o podłogę. Tak. Kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. Tak czy siak, no mówiliśmy o tym, że no, tam, gdzie jest popek, tam jest szaleństwo i rzeczywiście skaryfikacja i kolejna taka mega rzecz, która wyróżnia cię z tłumu, wytatuowanie gałek ocznych. Mamy o to wiele pytań od fanów, ja też mam o to pytanie swoje. Czy to prawda, że realnie pogorszył ci się przez to wzrok i czy żałujesz tej decyzji, bo jednak jakby utrata czy pogorszenie wzroku to jest coś, co dotyka każdej płaszczyzny twojego życia? Ja straciłem 35% wzroku, noszę teraz okulary, potrzebuję do czytania, nie widzę detali takich małych, ale Stiflera wkrótce zauważę na pewno i jakoś se poradzę bez okularów, ale straciłem 35% wzroku, zatrzymało mi się to w momencie, kiedy przestało mi z rogówek lecieć zielona farba. Ale to jest cena, którą musiałem zapłacić, żeby w końcu wyglądać jak normalny człowiek. Taka jest moja odpowiedź. To jest jedna z takich niesamowitych rzeczy, muszę to powiedzieć, nie odmówię sobie tej przyjemności, jest to, że kiedy ty mówisz, nigdy nie wiadomo, kiedy mówisz na poważnie, a bardzo często zaczynasz coś mówić na poważnie i gdzieś tam w trakcie okaże się, że... To było pożarte po serio, ale na poważnie, naprawdę. Tak, nie, bo dla mnie to jest właśnie niesamowite. Ostatnim razem opowiadałeś mi historię o tym, jak się poznałeś z Emilianem Waluchowskim, że rozmawialiście tam, staliście przy garażu i tak dalej, a później pojawił się znikąd gadający koń, który chciał od was kanapkę. Tak. Jakby to jest właśnie popek w paru zdaniach. Ale wracając do tematu, mówisz, że to jest to, co musiałeś zrobić, to jest, że jakby nie żałujesz tej decyzji, ale 35% gorszy wzrok to jest... Dało sobie okulary na chwilę, zobacz, bo to są okulary korekcyjne. I to jest nierealne. No. Serio? No. Ile ty tu masz? Ile ty masz dioptrii? Mam minusy, ale nie zdążyłem zapytać jakie, chyba 3 w jednym oku i coś tam w drugim. To jest, moi drodzy, żebyście mieli świadomość, to jest przedziwne. Na zasadzie ja tam nie widzę absolutnie nic. Przedziwne jest to, że masz tylko 25% szans, że będziesz widział, a dalej to robisz. To jest jakby brat, jakbym miał dwójkę
rodzeństwa i oni by uprawiali seks, a ja bym się patrzył i onanizował. To jest tak dziwne. Czekałem na to. No w końcu Popek wrócił. Tak. No. Jakoś tak spokojnie, kulturalnie, tak. Z artystycznym zacięciem. No i w końcu. Oczywiście rodzeństwo, onanizacja. Tak. O to chodzi. Właśnie tak. Nie no, powiem ci, jestem mega zaszokowany. Jestem mega zaszokowany tym, że rzeczywiście jest tak, że jak zrobisz coś w życiu i ktoś uznałby to za decyzję błędną, za coś, nie wiem, złego, niegodnego lub nawet szkodliwego dla ciebie, jak z tym wzrokiem, to ty niczego nie żałujesz. Absolutnie, jestem mega szczęśliwy, jestem, nie byłbym tym, kim jestem, gdybym tego nie zrobił, chociaż uważam, że taki nie jestem, ale jak ja wyglądam, wyglądam tak, jak wyglądam. Nieraz oglądam te filmiki na YouTube, jak ja sobie ten ryj i moim jedynym painkillerem jest trzymanie się za pasek, bo zawsze w obliczu bólu łapię pasek i mogą mi ciąć mordę, odcinać głowę. Ja sobie leżę i patrzę się do kamery i zero jakiejś reakcji na twarzy bólu. To mnie bardzo przeraża. Oko tygrysa. Przerasta mnie to momentami, patrzę, bo ja tak uważam, że taki nie jestem. Nie jaram się bólem. Najchętniej bym tego nie robił, ale w dalszym ciągu to jest ode mnie silniejsze. Nie pod publiczkę, nie żeby kogoś wystraszyć. Nie, żeby pokazać, jaki jestem kozak, bo sobie poczułem mordę. To jest po prostu silniejsze ode mnie, to jestem ja. W wieku 42 lat. Rozumiem. To teraz, moi 41. Drodzy... 41. Jeszcze 2 grudnia, dobrze tak, pamiętam? Tak. Zrobiłem research. A więc, mamy pierwszego gościa, który zadzwonił do nas, do studia, w sensie, który połączył się z nami. I w tym... Tak, halo? Witam serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę? Witam, Kamil z Brodnicy. Witam serdecznie, Kamilu z Brodnicy. Masz pytanie do Popka? Tak, mam. Zapraszam. Moje pytanie jest takie, Popek, jak wiadomo, masz pewien konflikt z małżonkiem K2. Czy bierzesz pod uwagę walkę z tym przeciwnikiem? Ciężko mi powiedzieć, ja mogę walczyć z każdym, wiesz, to muszę się dogadać najpierw z włodarzami, wybrać najlepszego z nich, a z kim będę walczył, ciężko powiedzieć, ale ja jestem gotowy. Na każdego w tej federacji. Tyle wiem na dzień dzisiejszy. Super. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Kamilu, dziękujemy ci serdecznie. No i oczywiście zapraszamy kolejne osoby do zgłaszania się, żebyście się z nami połączyli. Pozdrawiamy całą Brodnicę oczywiście. No dobra, dobra. Powiem ci, że jest to mega ciekawe doświadczenie, słuchając człowieka, który robił różne rzeczy, robił dużo dobrego, złego. Można by się kłócić jakby obiektywnie nad tym, co jest dobre, co złe, ale niczego nie żałuję. To jest coś, co naprawdę jest fascynujące. No i chciałem zapytać też o ten aspekt showmański, bo jednak miałeś okazję brać udział w takim show jak Taniec z Gwiazdami. Chyba nigdy byś się, chyba 14-letni Popek nigdy nie spodziewałby się, że dorosły Popek będzie w Tańcu z Gwiazdami. Nie, powiem ci, to było dla mnie wyzwanie, ale to zrobiłem celowo, żeby pokazać starszym ludziom, czyli naszym mamom, ojcom, że Popek nie taki straszny. Chciałem pokazać się z innej strony i to mi wyszło na dobre, naprawdę. Zabieg udany w 100% od serca. Mhm. Zadam ci bardzo trudne pytanie. Możesz się nad tym zastanowić, nie musisz odpowiadać od razu. To, że robiłeś w życiu złe rzeczy, to jest fakt. Czy uważasz się za złego człowieka? Nie. Po prostu kiedyś byłem głupi, młody i głupi. Dzisiaj na to patrzę inaczej, nie uważam się za złego człowieka. Może tak wyglądam, ale w środku taki nie jestem. Okej, okay. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A tymczasem mamy kolejną osobę na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo? Halo, halo, witam. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ja mam jedno pytanie dla Popka. A z kim mam przyjemność? Proszę się przedstawić. Z Alanem z Konina. Alanem z Konina. Witamy cię serdecznie. Pozdrawiamy Konin. Pytanie do Popka, proszę. Najciekawsza walka, z kim Popek chciałby zawalczyć, pana Noa? Najciekawsza walka. Z kim chciałbyś zawalczyć? Taki twój dream match. Z kim chciałbym zawalczyć? Z kim ja bym chciał zawalczyć? Nie mam takich... nie myślę w ten sposób, wiesz? Zawalczę z każdym, kogo mi podsuną, i jeżeli to będzie miało przełożenie na gdzieś na fame i tak dalej, i to będzie interesujące, mogę walczyć nawet ze samym sobą. Oczywiście żartuję, ale naprawdę, kogo mi podstawią i się dogadamy, będę walczył. Dobra. Dzięki. Okej. Okay. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy cię, Alanie. Trzymaj się. Hej, hej. Okej, okay. Kolejne pytanie.
Do walki z Mariuszem Pudzianowskim, no takiej walki bardzo, bardzo, bardzo niosącą za sobą duży ładunek i emocjonalny, i pieniężny, i tak dalej, i tak dalej. Trenował cię Marcin Różalski. Jedna z pierwszych postaci ze świata sportu walki, która oficjalnie poparła projekt Fame MMA, gdy ten się dopiero rozwijał. Po walce rozstaliście się, a on stwierdził, że się na tobie zawiódł i nie powinieneś już wychodzić do oktagonu. Mhm. Jak wspominasz tę współpracę? Co sądzisz o Różalu i czy gdybyś miał się kiedyś z nim zmierzyć, to podjąłbyś rękawice? Z Różalem raczej nie, po prostu nie polubiliśmy się po tej walce. Może tu ma rację, mogą go zawieść, bo sportowo go zawiodłem, ale ja gdzieś mentalnie nie byłem po prostu na tą walkę gotowy, dlatego wyszło to jak wyszło. A później zaczął zacząć tam mnie obgadywać i tak dalej. Mnie nie ciągnie do takich ludzi, do walki z takimi ludźmi, bo to nie jest po prostu zła energia. Ale przegrałeś tę walkę jakby ze swojej własnej winy, przez swoje lenistwo, czy Nie, ja miałem tylko miesiąc przygotowania, wróciłem kompletnie pijany z Anglii, wiesz, to było miesiąc po moim powrocie do Polski, miesiąc miałem tylko treningów do tej walki, jak dostałem propozycję. Naprawdę byłem potwornie nieprzygotowany do tej walki, mentalnie i fizycznie. Okej. Okay. Słyniesz z tego, że błyszczysz ciętą ripostą, zaskakującymi tekstami. Ja sam spotykam się z tym, że teraz ludzie wypisują mi, czy czujesz się lepiej w stójce, czy w parterze po konferencji. Ty powiedziałeś, gdzie się czujesz, w jakiej sytuacji czujesz się, w jakim stanie. Najlepiej czuję się najebany, nie? Tak, dokładnie tak. Chciałem zapytać, bo twoje metafory często rozbawiają ludzi do łez. Czy uważasz, że obecnie w sportach walki ten aspekt show, ten aspekt trash talku jest równie ważny co umiejętności sportowe? Jest ważny, bo to napędza oglądalność. Jest tak samo, ale na pewno nie tak ważne jak umiejętności w klatce. Gadka to jest gadka, a umiejętności w klatce to są umiejętności w klatce. Dwie różne rzeczy, które nie zawsze się ze sobą będą pokrywać, bo tutaj możesz nagadać, a dostaniesz taki wpierdol w klatce od tego trash talku, że ci się odechce takiej głupiej gadki. Ja się od tego stronię jak najbardziej, ale chociaż nieraz nie da rady zapanować nad sobą i zaczyna się gadka, wiesz, taka. Trash talk. Mhm. Ale czy w momencie, kiedy ty wchodzisz z kimś w trash talk, to zawsze jakby myślisz o tym, co powiesz, wykminiasz sobie jakieś teksty? Nie, nigdy, po prostu siedzę tak jak na fejmie i po prostu odpowiadam na pytania raz po żartem, raz po serio, wiesz, na kilku, na płaszczyźnie cięższej. Ja nie myślę, ja najpierw robię rzeczy, później myślę. Ja jestem jak pies w Świnoujściu w sezonie, który ma chorą głowę i jak widzi białe skarpetki, to atakuje i latam bez smyczy. Okej, okay, pies ze Świnoujścia. To jest to, co mówiłem, koń, gadający koń, jedzący kanapki. Tak. To jest właśnie to. Dobrze, a tymczasem, może nie ze Świnoujścia, ale z Radomia jest z nami Mateusz. Mateuszu, witam cię serdecznie. Tak, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dobry wieczór wszystkim. Popek, wiesz co, mam takie pytanie do ciebie. Czy nagrałbyś jeszcze scenę z Borisonem? Albo z nim zawalczył. Jeszcze raz. Czy nagrałbyś kawałek z Borisonem, albo z nim zawalczył? Dobrze usłyszałem? Tak. Kawałek z Borisonem już ponagrywałem mnóstwo. Raczej do walki nie dojdzie, bo Borikson się nie bawi w takie rzeczy. Chyba, żeby wyszedł do Famous propozycją, że chce ze mną zawalczyć i byśmy się dogadali, to tak, ale ja nie mam tak naprawdę po co walczyć i o co walczyć z Borisonem. Ale jakby taka była, jakby tak chciał naprawdę ze mną zawalczyć, to bym się zgodził. Jakby naprawdę chciał sportowo zawalczyć ze mną, co się nie stanie tak naprawdę, bo Borisson nie jest pasjonatem sztuk walk. Ale jakby chciał i byśmy się dogadali, to tak. No i byłby też duży rozstrzał w doświadczeniu i tak dalej, i tak dalej. Tak. Są ważne rzeczy. Dobrze, Mateuszu, dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję. Cześć. Cześć, cześć. No właśnie, mówiłeś, parę pytań wcześniej mówiłeś o tym, że masz już 42 lata. No, na razie 41 lat. Przez te 41 lat przeżyłeś tyle rzeczy, że ten życiorys można by rozdzielić na co najmniej kilka osób tak. I jeszcze by zostało. I to te życia były, te życiorysy byłyby wciąż ekscytujące i mocno porąbane, bądźmy szczerzy. Czy jest coś w tym momencie, czego Popek jeszcze
nie zrobił? Jakie Popek ma ambicje, marzenia na tę chwilę? Na tę chwilę chcę po prostu żyć na sportowo, zaopiekować się rodziną, zainwestować zarobione pieniądze, które zarobię na bycie trzeźwym i ułożyć sobie życie takie już na lata do przodu. Zacząć myśleć po prostu naprzód, a nie siedzieć w miejscu i kombinować, co zrobię jutro albo co los przyniesie. Nie chciałbym opierać się na ślepym losie, chciałbym wziąć życie w swoje ręce, tak jak wziąłem to kilka razy do tej pory i zrobić coś na przyszłość, nie? Zabezpieczyć się na przyszłość. To mi bardzo chodzi po głowie, bo lata lecą, fame nie zawsze, nie do końca życia będzie się przyjmie kleju, kości zaczną odmawiać, mięśnie zaczynają, ciało zacznie odmawiać posłuszeństwa i wszystko zacznie się kurczyć i tak dalej w wieku. Nie wiem, ile będę żył, mam nadzieję, że jeszcze jakieś tam 50 lat pociągnę. Okej, okay, no najważniejsze to mieć małe, niskie oczekiwania. Tak. No właśnie, mówiłeś o tym takim, no, nazwijmy to takiej właśnie próbie, czy spoważnienia, czy takiego wzięcia tak. życia w swoje ręce. Masz dwójkę dzieci. Mało kto tak. chyba wyobraża sobie Popka w roli ojca. I nie wiem, no ja sobie osobiście nie wyobrażam ciebie zmieniającego pieluchy, czy wiesz. Chociaż wiemy, że to nie do końca prawda, no bo mówisz, że bardzo cię to, co tam się dzieje, jakieś sygnały, strzały. Tak. Cały czas ludzie dzwonią, to bardzo dobrze. Dzwońcie, piszcie. Jeszcze przez chwilę tu pobędziemy, Popek jeszcze jest do waszej dyspozycji. W każdym razie, niewiele osób wyobraża sobie ciebie w tej roli ojca, zmieniającego pieluchy i tak dalej, chociaż wiemy, że to nie do końca prawda, tak. bo mówisz, że piosenki dla dzieci i tak dalej. Jak odnajdujesz się w roli ojca? Czy to jest coś, co czujesz? Czy to jest dla ciebie wielka przygoda? Czy to lubisz? Tak, mam mega więź z moją córką. Borys jest na razie za mało, bo mam dopiero 2 latka, mówi tylko mama i nie. A to dobrze, asertywny. Tak. Czekam na jego, wiesz, na jego gadkę, żeby się z nim zacząć komunikować. Jakby pierwszymi słowami było ram pam pam, to byś był dumny, co? To była moja krew by była. Jest. Dokładnie. I ten, ale jaram się moimi dzieciakami. To jest całe moje... Na początku było mi ciężko jakby dorosnąć do roli ojca. Wyczeświesz, no musiałem najpierw i tak dalej. Nie było to proste w moim przypadku, ale szybko załapałem, że nie żyję już tylko dla siebie i zacząłem zmieniać swoje podejście do życia. Zacząłem się traktować troszkę inaczej. Wyhamowałem po przyjeździe do Polski już po jakimś czasie z tym moim takim szaleństwem garażowym i tego muszę się trzymać. Nie będzie tak, że ja spoważnieję do końca i będę się wypowiadał bez przekleństw, nagrywał muzykę, poezję śpiewaną i tak dalej. Będzie oszołomka zawsze gdzieś tam w moim wydaniu, ale kontrolowana. No tak, bo bardzo ważną rzeczą jest odpowiedzialność w momencie, kiedy, tak jak mówisz, odpowiadasz nie tylko za swoje życie, ale za życie kolejnych osób. Dobrze, a tymczasem, no nie wiem, takim planem wiele osób mówi, że może by to tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Dlaczego o tym mówię? Bo nasz kolejny gość to Jakub z Bieszczad. Witam cię serdecznie, Kubo. Witam. Cześć. Jakie masz pytania do Popka? Bo wiem, że nawet więcej niż jedno. Tak, mam 3. Proszę. Gdzie ma swój łańcuch? Łańcuch zamieniłem za bransoletę. Łańcuch zamieniłem na bransoletę. No to drugie pytanie. Jak to było, kiedyś się wieszałeś na hakach? O Jezus. To było przeżycie religijne. Jakbym się wieszał na krzyżu, też nie jestem w stanie sobie pomyśleć, co ja kurwa myślałem wtedy, co ja robię. Ja myślałem, że będę miał fajne ujęcia do teledysku, ale nie pomyślałem, że będę wisiał i to będzie potwornie boleć. Jak mnie wyciągnęli do góry, tak darłem ryja, że aż z bólu, że aż ten ból musiałem zaakceptować. Cała magia. Przeżycie religijne, nie róbcie tego w domu, naprawdę, bo masz napompowane plecy przez 3 dni. Poza domem zresztą też nie. Ogólnie jesteś, nie róbcie ja tego. Byłem dłuższy o 2,5 cm, ja byłem dłuższy o 2,5 cm przez następne 48 godzin, bo od wiszenia kręgosłup mi się rozciągnął. Kręgosłup ci się rozciągnął. Tak. Tak, proszę. No dokończ. Prosimy o to. No to tyle właśnie. Trzecie pytanie. Czy zostały jakieś garażówki? Jeszcze raz? Czy zostały jeszcze jakieś garażówki? Mam tego mnóstwo, tych garażówek, tylko że
sytuacja jest teraz taka, że jak już nie mieszkam w tym garażu i nie mogę wrzucać po 7 kawałków dziennie for free, bo na dono są menadżerowie, wytwórnie i nie pozwalają mi na to, a jak pozwalają, to jako tak, żeby nie kolidowało to z jakimiś płytami, które wychodzą. Garażówka wyjdzie moja jutro albo pojutrze, Audi A6 będzie się nazywać. To jest taka garażówka, po prostu, która nie będzie jakby na żadnym albumie, zostanie wrzucona z fajnym teledyskiem. Także oczekuj za parę dni Audi A6. Audi A6. Mam jeszcze takie jedno dodatkowe pytanie. Proszę. Czy będzie wyrywany ze strachem? Tego nie jestem w stanie, na to pytanie nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Wszystko musi być jakby... Musi się wszystko, po prostu... Wszystko w rękach włodarzy. Tak, tak, w ten sposób. No ja nie mogę... Ja mogę walczyć z każdym i z nikim, ale to muszę się dogadać zawsze między włodarzami. Ja powiedziałem, ja mogę walczyć z każdym, tylko musimy się dogadać. Jakby był ten rewanż, to spoko. Jak nie będzie, żyjemy dalej. Okej. Okay. Dziękujemy ci serdecznie, Kuba, za dobre pytania. Dzięki. Hej. Zasadniczo powinniśmy już kończyć, ale mamy cały czas dużo osób na linii, mamy cały czas sporo pytań i ciągle parę kwestii do rozwiązania, więc jeśli masz jeszcze chwilkę, chciałbym ci zająć jeszcze z kwadrans. Spoko? Come on. Damy radę? Damy radę. Okej, okay, super, super, super. Twój przeciwnik, Stifler, słynie z tego, że jest odważny i kocha wyzwania, a potężny włodarz Wojtek Gola podkreśla, że Damian, można o nim mówić wiele rzeczy, ale Damian nie ma czegoś takiego, dla niego nie istnieje coś takiego jak strach, on się niczego nie boi. Damian, czyli Stifler? Damian, czyli Stifler, tak. Czego boi się Popek? Czy jest coś, czego Popek się boi? Ja się boję swoich pomysłów. Z niem jutrzejszym, nic poza tym, czegoś więcej nie boję. Boję się tylko moich szaleństw, moich pomysłów, które mogą mnie zabić. Tego się boję. Czy to jest tak, że to ty masz kontrolę nad tymi pomysłami, czy one mają kontrolę nad tobą? One bardziej mają nade mną. Rozumiem. Czyli czasami robisz coś na zasadzie, bo czujesz, że musisz? Inaczej, w większości przypadków nie jestem decyzyjny w tym, co robię. To nie brzmi dobrze. No, ale to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Tak. Okej. Okay. Podstawą do osiągnięcia sukcesu jest dobre przygotowanie. Powiedz coś więcej o twoim sztabie szkoleniowym, treningach, trenerach, bo wiemy, że teraz postawiłeś sprawę jasno. Ty wracasz tutaj po to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony sportowej. Ty wracasz do fejmu po to, żeby wygrywać. Tak, nie dla fejmu. No właśnie. Ja to sobie na poważnie mam po 2 treningi dziennie, to jest wykańczające, bo tylko niedzielę mam wolną i tych treningów mam 12 w tygodniu. Dużo biegam, na dzień dzisiejszy biegam po 8, po 10 km z przyspieszeniami, gdzie to kiedyś było dla mnie niemożliwe. Przy 400 metrów przebiegałem, miałem spuchnięte łydki, piszczele i widziałem miejsce, z którego wybiegłem. Także wziąłem to na poważnie. Jaram się tym, widzę progres, dietę, na którą przeszedłem, lecę co tydzień 5 kostek smalcu, jak się chodzę, co tydzień się ważył do mojego dietetyka, który mi rozpisał, co tydzień gubię 5 kostek smalcu, tym się jaram, może będzie kaloryfer. Moi drodzy, usłyszeliście to u nas po raz pierwszy. Popek powiedział, że być może będzie kaloryfer, to my w takim razie podnosimy stawkę i mówimy, ma być kaloryfer. Tak. Dasz radę? Jeżeli nie, to sobie dorysuję. Robimy to, spoko. Ja mam boiler, ty będziesz miał kaloryfer, wszyscy będziemy na pewno ogrzani, to jest pewne. Mamy tymczasem kolejnego gościa, Jarek z Grudziądza, dobrze kojarzę? Tak. Witam serdecznie, panie Jarku. Dzień dobry, witam. O, witam serdecznie. A ile kolega Jarek ma lat? 12. O proszę, super. No, to prosimy pytanie. Drogi Popku, czy będzie kiedyś są jakieś spotkania? Czy będzie możliwość spotkać się z tobą? Oczywiście, że tak. Jak tylko koronawirus minie, zawsze możesz mnie złapać na jakimś moim koncercie, na ważeniu, fejmie, gdzieś tam. Musisz śledzić mój Instagram, to zobaczyć, gdzie jestem, a spotkać się możemy zawsze. Ja jestem codziennie w pracy, także spotykam się z ludźmi na mieście. Jeżeli jesteś z Warszawy, to jest Grudziądza. A jest Grudziądza. No to w Grudziądzu bywam nieraz, raz na jakiś czas. Musisz mnie śledzić po prostu, żeby mnie złapać gdzieś na mieście. Także Jarku, wysyłamy w twoją serdeczne ram pam pam i w Grudziądzu z Popkiem będzie okazja się spotkać kiedyś na pewno. Dziękujemy.
Okej. Okay. W takim razie kolejne pytanie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest pytanie, które ludzie też często wysyłali mi, bo wiele osób zastanawia się, czy to, co widzą na co dzień, czy to, jakiego Popka widzą przed obiektywem, to jest prawdziwy Popek, czy to jest kreacja? Nie, jeżeli występuje gdzieś w swoich kawałkach, swoich jakichś tam produkcjach, projekcjach, jestem zawsze sobą, mam no, kilka twarzy, śmieszną, wesołą, smutną i agresywną, i one się po prostu zmieniają. Raz wystąpi Abdul, raz wystąpi Popek, raz szalony Norwek, raz Popek Monster, także albo kolor Albanii, jest tego do wyboru, od wyboru do koloru. Ja też tego nie planuję po prostu, tych swoich przedsięwzięć. Robię rzeczy po prostu, później się nimi jaram, rzadko kiedy jestem zawiedziony. Ale to wszystko jakby składa się w jednego tak. Popka, w jednego Pawła. Tak, zawsze jestem sobą, tylko że mam kilka jakby osobowości w sobie, które się przemijają. Tutaj aż nie sposób nie nawiązać do Don Casio, który zawsze mówi, tak. Że 101 twarzy Don Casio, czy tam 50 twarzy Don Casio. No i tutaj mamy parę pytań o potencjalnych przeciwników, więc to są pytania od Was oczywiście, więc chciałbym za jednym zamachem zapytać o potencjalnych przeciwników, czyli Artur Szpilka, Kizo i właśnie Don Casio. Te trzy nazwiska. Don Casio, akurat bardzo lubię tego chłopaka, poznaliśmy się. Jak nagrywałem płytę niedawno w Warszawie, wynająłem dom i tam wpadł Don Casio, tam się z nim poznałem. Wiem, że tam ma konflikt prawie z każdym w fejmie, ale nie ze mną, jak tego chłopaka bardzo lubię. A co do rywali, którzy tam są przedstawiani, ja naprawdę zapraszam do biura, możemy się zawsze dogadać, tylko żeby grała Warta Świeczki, tyle nie. Okej. To już są ostatnie chwile na to, żeby wysłać nam pytanie, to są ostatnie chwile, żeby się z nami połączyć, więc skorzystajcie z nich. A tymczasem chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, która była dla mnie szokująca i która bardzo mnie zdziwiła, bo gdzieś musiało mi to umknąć, gdzieś musiałem to przegapić. Bo wiem, o co też zapytać. No. No zgaduj. No. Zgaduj z gadula. Czy to nie chodzi o karmienie Facebookerami ludzi? Akurat nie. Akurat to jest doskonale udokumentowane, to o tym myślę, wszyscy wiedzą, nawet były o tym jakby materiały. No tak to dalej. Nie wiem, o co też zapytać. Chciałem zapytać o Twoją potencjalną karierę polityczną. W roku 2018 było coś takiego, co się miało nazywać, czy nazywało Młoda Polska. No i chciałem zapytać, poczyniłeś pewne kroki, żeby ta partia powstała. Czy to jest projekt rozwojowy, czy na tę chwilę zawieszony? Zawieszony. Okej. Okay. Ja muszę najpierw się... Skąd w ogóle taki pomysł? Żeby koleś z poharataną twarzą, wiesz, no właśnie, skąd ten pomysł? Na prezydenta. Za wcześnie ten pomysł zaczął rozkwitać we mnie. To jest coś, kolejna z moich szaleństw, które na szczęście nie doszło do skutku, bo dzisiaj bym raczej ze mną nie rozmawiał, chodziłbym pijany po Sejmie. Także, czyli nic by się nie zmieniło. W polskiej polityce nic by się nie zmieniło. Dokładnie. Ja bym przestał być wiarygodny jako artysta i jako polityk podejrzewam też na dniu dzisiejszym, ale zapytajcie mnie o to jeszcze raz za 15 lat. Odpowiedź będzie już inna. No właśnie, ja bym chciał, ja uważam, że... Ja będę grał w Sejmie na gitarze za 15 lat, po prostu na mównicy, tak będę przedstawiał swoją ustawę. Nie, no właśnie, to jest dla mnie absolutnie niesamowita rzecz, że no przecież wiesz, Piotr Leroy Marzec też, tak. Jeśli chodzi, ja jestem rocznik 89, lata 90, scyzorek i tak dalej, moje czasy, legenda, jeśli chodzi o rapsy i został politykiem. No ja zawsze, ja mam taki właśnie żart w stand-upie, mówię, że pierwszy raz mamy posła w rządzie RP, który ma w swojej dyskografii utwór pod tytułem Jebać mi się chce. Tak, no to naprawdę nie wyobrażam sobie, jak by właśnie musiały wyglądać twoje propozycje ustaw i tak dalej grane. No ale Popek jest człowiekiem, który zawsze zaskakiwał i będzie zaskakiwał, więc na to czekamy. Mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie i to pytanie zadam ci, chyba że jeszcze ktoś się z nami połączy w międzyczasie, mam dla ciebie jedno pytanie, ale to pytanie zadam ci na sam koniec. Okay. Bo to jest takie pytanie, które będzie dotyczyło bezpośrednio Stiflera. I chciałbym przypomnieć wam, moi drodzy, bardzo ważną rzecz. O tych wszystkich projektach, informacjach, które są mega ważne w
tym momencie, szczególnie jeżeli chcecie być z nami na gali 5 września, no a myślę, że kurczę, chcecie, no nie można tego przegapić. Stifler, Popek, Ferrari, Polak, Wiewiór, Hasa, no ja mógłbym wymieniać tak naprawdę każdą walkę, Marta Linkiewicz, Marti Renti, każdą walkę mógłbym tutaj wymienić, bo każda walka naprawdę jest zwiastunem wielkich emocji, ale chciałbym wam przypomnieć, że wy możecie tam z nami być. Jest tylko i wyłącznie 40 biletów do wygrania w konkursie BetClicka, więc wbijajcie na stronę BetClick, pobierajcie aplikację, bierzcie udział w konkursie, załóżcie konto z kodem FAME. Wygraj 5, 5. Konkurs bądź the best. Dokładnie, wygraj konkurs bądź the best. Jak to mówiłeś, parszywa 40? Tak, nie, 40 wspaniałych. 40 wspaniałych. Gdzie parszywa 40? Oczywiście, 40 wspaniałych. A do tego, jakby było mało, bo myślicie, no 40 osób na pewno mi się nie uda, będzie dodatkowo 50 różnych oficjalnych gadżetów fejmowych do wygrania, więc każdy dzisiaj wygrać może, każdy szczęściu dopomoże. To jest współpraca wraz z naszym oficjalnym bookmacherem BetClickiem. Zróbcie to, nie żałujcie, to jest konkurs. Z aplikacją zrobicie to w 30 sekund, a naprawdę być tam wśród tych wszystkich znanych, słynnych ludzi i oglądać, jak Popek bije się ze Stiflerem, no to jest po prostu poezja smaku, tutaj nie ma co gadać. No i chciałbym wam jeszcze raz przypomnieć o książce Huberta Lotty, Pierwsze kroki MMA. To jest taka właśnie piękna rzecz. Tutaj wypowiadają się naprawdę o niej naprawdę wielkie nazwiska, jeśli chodzi o świat sportu walki. Karol Matuszczak, Marek Drażdżyński, Andrzej Kościelski w samych superlatywach, więc jeżeli tak uznane postaci mówią, że warto, to warto. Tym bardziej, że kupując tę książkę wspieracie pomoc Markowi Piotrowskiemu, genialnemu sportowcowi, 10-krotnemu mistrzowi świata w kickboxingu. Jest taka zbiórka w internecie, sprawdźcie tę zbiórkę, a kupując tę książkę sprawiacie, że część dochodu zostanie przeznaczona właśnie na tę zbiórkę. Trzymamy kciuki za powrót pana Marka. Do zdrowia, bądźcie z nami, kupujcie książkę, bierzcie udział w konkursie BetClicka, to są wszystko mega, mega, mega ważne rzeczy. A tymczasem mamy kogoś na linii, czy nie? To jest prześmieszne. Dobrze, dobrze. Skończyła nam się kasa na koncie prepaidowym. Okay. Nie mamy jak oddzwaniać. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. I teraz chciałbym, bo to jest taka nasza mała cage'owa tradycja, żebyś spojrzał w tę oto kamerę. To jest Stifler. I teraz chciałbym, żebyś Stiflerowi powiedział parę słów przed walką. To może być, to mogą być ostatnie słowa przed, że tak powiem, egzekucją. To może być jakaś porada dla twojego młodszego, podobnego do ciebie kolegi. Powiem jak zawsze. Powiem jak mój dziadek, zanim zajebał babcię, powiedział, wszystko musiał robić sam, Stifler. Przejechałeś rowerem, odlecisz helikopterem. Dobrze, moi drodzy, to są mocne słowa od Popka Monstera, od Pawła Mikołajowa. Ja tylko przypominam, że widzimy się 5 września na Fame MMA 5. 5, co ja mówię 5? Jakie 7. 5? 7, oczywiście, że 7, a widzimy się 5 września. Widzimy się 5 września. Dziękujemy, że z nami jesteście. Ogarniajcie pay-per-view, bierzcie udział w konkursie BetClicka, żeby spotkać się z nami tam na miejscu. Ogarniajcie książkę Huberta Lotty. No i dziękujemy oczywiście naszym sponsorom, partnerom. Oficjalny bookmacher Fame MMA BetClick, patron medialny Super Express, partnerzy oraz sponsorzy HotPay, Extreme Hobby, SFD, StormCloud, Preorder.pl, Patriotic, GBS, Premium Cars, OKF, Aloe Vera. No i moi drodzy, to jest ten czas. Będzie się teraz bardzo dużo działo. Kolejne cage'e, kolejne face-to-face'y, konferencja, dużo materiałów ciekawych. Fame MMA 7 będzie wydarzeniem naprawdę, które po raz kolejny zatrzęsie światem MMA i internetu. Popek jest... Ja o to zadbam. Popek o to zadba. Ja do tego przyłożę moją małą rączkę. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski. To jest Popek Rak, tudzież Paweł Mikołajów. Tak, trzymajmy się tego. Życzymy wam wszystkiego co najlepsze. Ahoj, do zobaczenia już niedługo.